Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam was w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. Kontynuujemy naszą tutaj historię, opowieść. Przede wszystkim, no ogólnie jedną misję, jaką na dzień dzisiejszy mamy, tutaj z dodatku, to jest ta misja główna, więc to chyba sobie zrobimy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, zapraszam na inne serie też na moim kanale. No. I lecimy już bez przedłużania. A, szedłem tak, że prawie mnie w ogóle nie walnęło. I dobrze. Uwaga na to, co na dole! Dobra, dobra. Aha. Dobra, nieważne. Świetnie poszło. Ale w ogóle wcześniej spadała z takiej wysokości i nic jej nie było. Dobra, nieważne. Może ja po prostu sobie to wyznaczę i się teleportuję tu niżej. Może to będzie lepszy pomysł. O Boże. Dobra. No czym w ogóle, gdzie ten pigment, czy jak to tam się nazywa, będzie? Nie trafiłem w wodę, no świetnie. Czyli jeszcze raz. No się odpaliła ta fajna muzyczka.
Halo, trafiłem w wodę. No serio. Się nie wiem, jak mam tam zejść inaczej. Jak nawet nie jest drogę, to zajmie godzinę. No i w wodę trafiłem i to mi znowu tak zrobiło, perfidnie. Przynajmniej tylko tarcza mi zeszła. Dobra, chodź ty. Dobra. Jest. Dobra, w końcu. Ile to jest? O Jezu, to już trzeba zataczać. Zataczać koła, to nie. Podziękuję. W sumie jeszcze bym sobie to zrobił i poleciał tutaj. A potem już chyba lecimy do misji, tak mi się wydaje, bo nie ma co już zwlekać dłużej. I tak 8 minut poszło na to, że 3 razy spadłem, więc no fajnie. Fajnie, fajnie. Zastanawiam się, gdzie mogą być te, gdzie może być ta figurka zwierzęcia, czy co to tam jest.
Jest, proszę, proszę bardzo. Mamy. Figurka zwierzęcia. Kształt jest znajomy. Dobra, więc to jest zdobyte. To tutaj mamy tą misję, to ja... Przepraszam, no. To ja sobie... teleportuję się... Mogę się tutaj teleportować? Nie. To ja się teleportuję tu. I polecimy sobie kawałek. Teraz będą... Czy coś... Zobaczymy. Tak mnie zastanawia, w sensie ten warownik tak jest perfidnie na drodze i tak mnie zastanawia, czy on będzie ten stanowi jakąś trudność, czy to jest po prostu taki jakiś mega łatwy. Nasi, dobra. Dobra, tu jest. Nie było aż tak ciężko, ale łatwo to przeoczyć. Tutaj będzie daleko? W sumie, bo tutaj tak dwie obok siebie. A polecę tam jeszcze. Z tej wyciekła spora ilość niebieskierki. No, rozbrojone.
O, wieża następna. To mnie wpadły skubańce. Ojojoj. Ty, nękacz. Bez taki. Okej, mamy to. Ból się zmniejsza. Co to jest, czujka? O, patrzcie, są te nowe questy. Fajnie. Ciekawe, co mi dadzą za tę niebieskierkę. Cudzoziemko, słyszałem o tobie, łowczyni. Każdy z wersów twojej pieśni opowiada o niezwykłym zwycięstwie. Jej nuty brzmią w całym kraju. Wiesz, plotki potrafią być przesadzone. Wiem to. Moja pieśń rozbrzmiewała w Ban-Ur. Umnak, łowca legendarnych maszyn. Dlatego tu jestem. Po kolejną. Zwie się Drążący pod śniegiem. Tak było za mojej młodości. Zabijając go pięknie, zakończyłbym moją pieśń. Ja... Kiedyś podróżowałem między Ban-Ur a krajem bez postoju na sen. Teraz jednak bolą mnie wszystkie kości. Ale ty pokonałaś Arataka. Masz już swój werak. Jeśli choć połowa twojej pieśni jest prawdą, tylko ty możesz mnie zastąpić. Mam zapolować dla ciebie? Nie tylko dla mnie, nie. Dla przyjaciela. Chcesz, bym zapolowała za ciebie? To jakiś banucki zwyczaj, o którym nie wiem? Może by się przydał, ale nie. Przetrwać i zwyciężyć, aż całkiem opadniemy z sił. Przyznaję, to dla mnie niełatwe. Dla każdej maszyny ruszyłbym na śmierć, niczym banuk z bronią w ręku. Ale Drążący zabił już zbyt wielu. Dorzucenie do tej masy mojego trupa niczego nie zmieni. Lepiej żyć w świecie bez Drążącego, niż umrzeć w miejscu, w którym wciąż grasuje. Nie złamasz reputację. Banuk całe życie wystawia się na próbę. Moje były trudniejsze niż u większości. Trzeba było zabijać straszliwe maszyny, a ja... odkryłem, że mam do tego talent. Nawet dziś moje imię waży tyle, że gdy pojawił się Drążący pod śniegiem, werak przyszedł do mnie.
Powiedz mi, wciąż wierzysz w siebie tak samo mocno jak twój werak? Może kiedyś. Zanim moje ręce nie zaczęły drżeć. Zanim zauważyłem pierwsze plamy na mojej skórze. Starość to doprawdy przedziwna rzecz. Patrzysz za siebie i widzisz tak wiele. Lecz przed sobą napotykasz mur. Ta maszyna, drążący pod śniegiem. Warto przejść cały kraj, by na niego zapolować? Niektóre pieśni posiadają refren. Powrót minionej chwili. Tak musi być. Czyli polowałeś już na niego? Minęło już chyba 20 zim. Byliśmy tak blisko powalenia drążącego. Bliżej niż ktokolwiek inny. My? Ja i przyjaciel. Był wtedy wodzem mojego weraku, zręcznym łowcą. Co kilka lat drążący pojawiał się w innym miejscu. Dwóch wielkich wodzów okryto przez niego całunami. Mój przyjaciel został trzecim. Te łowy... Chciałem je odbyć na jego cześć. To na pewno ważna sprawa, Umnak. Czemu chcesz, żeby ktoś inny pokonał tę maszynę? Nie potrafię już stawić czoła drążącemu. Chyba nigdy nie umiałem. Gdy stanę przed nim, to mnie zabije. Nie mam wątpliwości. Krew Banuków w moich żyłach pragnie samotnego starcia z drążącym. Lecz muszę zobaczyć, jak ginie. A martwi nie widzą zbyt wiele. W porządku. Zrobię, co mogę. Jestem pewny, że możesz wiele. Według legend, drążący pod śniegiem powraca tu co 6 zim. Słyszałem pogłoski, że zadomowił się na północno-wschodniej granicy kraju. Dobrych łowów. Okej. Okay. Drążący pod śniegiem misja. A tutaj co mam? Jesteś Aloy, tak? Tata, znaczy Burgrend, mówił, że możesz mnie szukać. Varga. Miło mi. Hej, ale ta włócznia to jest cacko. Pewnie ją poprawiałaś, prawda? Ulepszyłam ją, tu czytam. Masz dobre oko do broni. Żeby ci Banukowie myśleli jak ty. Nie mogę tu sprzedać części Jastrząb Błyska. Wszyscy chcą tylko nudnych łuków i włóczni, straszne. Ja lubię bardziej niezwykłe rzeczy. A Banukowie potrafią. Jak ta włócznia, co ją nosi Aratak. Lodomiot. O, albo broń tej Urei. Ile bym dała, żeby pogmerać w bebechach. Poczuć palcami te błyskawice. Albo ogólnie w bebechach czegoś. Ostatnią robotę dali z miesiąc temu. Broń plującą ogniem. Niezbyt poszło. O, proszę bardzo, mam wszystko. Ja mam lodomiot. Taki jak Arataka. Chcesz zobaczyć? A mówisz poważnie? Tak, tak, z wielką chęcią. Dobra. Wyraźny błąd w projekcie. Jakby zamienić te... Tak, to chyba... No bo wierz mi lub nie, ale ona działa, łaskawie licząc, z połową mocy. Ciągle mówisz ona. A, tata mówi, że każda broń to ona. Chyba nie rozumie, że to w sumie komplement. Więc słuchaj, jakbyśmy miały żufę Gromoszczenka, to przekładnie byłyby naprawdę porządnie nasmarowane. A ja wiem, gdzie ją znaleźć, o ile pójdziemy tam razem. Przypomnij, czego potrzebujesz do naprawy? Żufa Gromoszczenka by się przydała. Powiedzmy, że znasz kogoś, kto ma broń taką jak Urea. Nie masz. Sama zobacz. No jasne. Popatrz na... Więc cewki generują iskrę? Kłamie. Jest piękna. Ale są rzeczy piękne i piękniejsze. Potrzebny nam szpon burzoptaka. Błyskawice płyną po nich jak woda po kaczce. A ja wiem, gdzie tak jest. Zapolujmy, a uczynię tę broń twym najlepszym druhem. No, drugim. Jesteś przekonana, że to naprawisz? Jasne! Raczej. Potrzebny szpon burzoptaka. Broń plująca ogniem, he? Coś jak to? Miał to jeden oseramski bandyta. Może coś z tym zrobisz? Przyniosłaś mój ogniomiot? Choć jak zabiłaś Olgruda i jego zbirów, żeby go mieć, to jest teraz twój. Możesz ją dla mnie skończyć?
zrobić z niej broń, którą miała być od początku. Myślałam, że nie poprosisz. Potrzebny mi pysk nadymacza. Każdy się nada. Dasz radę sama? Chyba sobie poradzę. A co do tego ogniomiota, czego jeszcze ci trzeba? Jak mówiłam, pysk nadymacza się nada. Jakikolwiek. Czyli potrzeba nam części zbóż ptaka i gromoszczęka. Wiesz, gdzie je znajdę? Zgadza się. Chociaż czeka nas wyprawa. Gromoszczęka spotkamy w Dolino Żlebie, a burzoptak siedzi koło Wolnogóry. Zobaczymy się na miejscu. Będzie fajnie. Jasne. Ufaj niebieskiemu światu. Wszystko się ułoży. Chwila. A, bo to jest ten... Każda misja jest gdzie indziej. Na przykład burzomiot. Czy to jest... A, w ogóle patrzcie, tutaj my się teleportujemy na te tereny zwykłe. Wiecie co? Chyba teraz to zrobię. Tu mamy co? Mamy burzę ptaka. Dobra, to lecimy. Teleportacja przez pół krainy. Loading troszkę trwa, ale to jest zrozumiałe. Trochę terenu. Wiesz co? Tęskniłam za tym rudym pyłem. A oto nasz burzoptak. Na twój znak ja też zacznę. Bum! Nie dasz rady mnie powstrzymać. Pięknie. Warga mówiła, że dzięki temu ulepszy burzomiot.
Mam to, czego chciałaś. Super! Mam już ręce całe w oleju. Proszę bardzo. Pazur burzo ptaka. Zróbmy to! Od dawna nie miałam tyle radochy. Patrz i się ucz. Tylko nie bezpośrednio w Iskry. Dobra. Musiałam ją w zasadzie złamać na pół. Ale w końcu to kij. Powiesz, w kijach lubię jedno. Możesz je złożyć do kupy, jak sobie chcesz. Co też zrobiłaś? Ta zabawka wygląda teraz znacznie groźniej. Lepiej niż groźniej. To oryginalny Varga Special. Uważaj na nią, co? To, co zrobiłaś z tym burzomiotem, kawał doskonałej roboty, Varga. Oj tam, nic. Pomogłam jej zostać tym, czym zawsze miała być. Tak szybko rosną. Dobra, Varga, ruszamy się. Nie chcesz złapać kardżańskiego słońca? Nie, masz rację. Okej, okay, to teraz misję zrobimy sobie. Lodomiot. Może. Gdzie to będzie? To tu się teleportuje. No dobra, jesteśmy. Jest gromoszczęk. Już tam widzę, że się kręci. Śnieg po pas. Więc mamy gromoszczęka. Jestem przygotowana. Ty kieruj. Dużo do kierowania nie ma, no po prostu lecimy na niego. Oj.
Ej, gdzie uciekasz? Halo. Wracaj tu. Piłoząb, nie denerwuj mnie. Piłoząb? Czy co to jest? Złomiarz, przepraszam. No. Jeszcze poziom wbity, proszę bardzo. Mam tę część. Gotowa naprawić broń? Zawsze jestem gotowa naprawić broń. Nigdy bym nie pomyślała, że ten widok sprawi mi radość. Mnie sprawia. Każda maszyna to pudło pełne części, to znaczy, kiedy już nie będzie chciało nas zabić. Uwierz, Aloy, nie poznasz tego lodomiotu, jak skończę. Proszę. O, idealna. Włócznia to włócznia, nie? Dźgad, nie, koniec. No da. Usprawniłam przepływ chodziwa, poprawiłam balans, doczepiłam wyrzutnie i teraz to maleństwo strzela soplami. Ta-da! Nie żartowałaś. Piękniejsza i mocniejsza. Daję na to gwarancję. Naprawdę świetna robota z tą bronią, Varga. Jestem najlepsza. No i dobrze, że to ty ją masz. Jeśli znajdę coś w twoim guście, to ci przyniosę. No chyba. Jeszcze zostaje jedna misja z tego samego, czyli to jest ogniomiot. I to będziemy robić tutaj, dobra. To lecimy. Bardzo szybko poszło. Powinno wystarczyć. Varga może skończyć swój ogniomiot. To lecimy oddać te części Vardze.
I niech to naprawi do końca. Czy naprawi? Ulepszy. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Pogadajmy. Mam, o co prosiłaś. Pokaż, co planujesz dla ogniomiota. Nareszcie! Czułam, jakbym go zaniedbała. A jest w sumie trochę jak członek rodziny. Gotowe. Jest twój. Tylko nie zrób nic głupiego. Doskonałe. A spodziewałam się, że zmienisz go w płonącą wyrzutnię lin czy coś. Nie, od zawsze działała prawie doskonale. Wiesz, to w końcu oryginalna warga. Dzięki, Varga. Robisz naprawdę dobrą broń. Żartujesz? Nie pamiętam, kiedy się tak bawiłam. To ja dziękuję tobie. Ale to ja odchodzę ze świetną bronią. Byłoby źle brać pieniądze za to, że dałaś mi okazję robić coś, co kocham. Nie mów tacie, co powiedziałam. Proszę! Zawsze, gdy podłubię trochę przy broni, sporo mi tego zostaje. Może tobie się przydadzą. Ciepło to rzadka rzecz, by się znalazło. Czy jeszcze dostajemy jakąś skrzyneczkę? Fajno, fajno. Wszędzie pełno. Dobra, może pójdę do tego, co ty sprzedaję. Czego ja nie używam? Łuku bojowego nie używam, więc to wszystko mogę sprzedać. To mi nie jest potrzebne. Porażenie mam na jakiejkolwiek broni? Chyba nie. Nie, czy to są w ogóle odporności? Ta, to jest odporność. To mi to jest w ogóle nieprzydatne, jak ja chodzę cały czas w tej ze splotu. Chwilę, chwilę. Wszystkie odporności posprzedaję, bo to mi nie jest potrzebne. O. Tutaj mamy iść do broni. Jeszcze. Aż muszę sobie przypatrzeć w tych. W wytwarzaniu. Nie, tutaj nic lepszego nie znajdę. Mam jakąś lepszą poręczność, czy coś może? To jest dobre. To mi się podoba. No, dobra. O, to teraz mogę sobie jeszcze pootwierać te.
część z tych skrzyń do końca. I sprzedać to, co niepotrzebne znowu. Do wywalenia to też niebieskie oczywiście natychmiast. Też leci do wywalenia. Ale co ja tu dostałem? Myślałem, że ja tu na samych obrażeniach lecę, ale nie, jest poręczność. Dobra. Trochę wystraszyłem. Że tak, że właśnie bez żadnej poręczności z tego walczę. Dobra, no już nic więcej tutaj chyba nie poulepszam. W ogóle jak tam nasz postęp? No, 65% prawie. Bardzo ładnie. Mamy jeszcze pod drżącym śniegiem. Nie, drążący pod śniegiem, przepraszam. Wiecie co, ja się chyba teleportuję tam. Zadania, dajemy to sobie. Kawałek stąd, aczkolwiek damy radę w miarę szybko tam przejść chyba. Tak mi się wydaje, bo zostało max 10 minut odcinka. No nie wiem, no zobaczymy jak to tam pójdzie. Misja jest na 40 level, natomiast ja mam 58, więc to nie powinno być jakimś turbo problemem. No natomiast no zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, to lecimy do... No, lecimy tam po prostu. Nie spodoba ci się to. Ta góra tam zawsze tak, zawsze w tle się prezentuje, tak masywnie. Co to jest? To jest lecznicze? Nie. Północno-wschodnia granica kraju. Umnak mówił, że jest tu drążący pod śniegiem. O, już widzę tą arenę. Już wiem, co to będzie. A tam jeszcze najpierw wieżę trzeba zdjąć. Cholera, trzeba będzie podbiec. Nie, Aloy, na razie się nim nie zajmujemy, na razie wieża. A
Dobra, już nas widzi. Dobra, wieża poszła. Kurczę. Nie no, przyznać mu trzeba, że trochę tira. Dobra, w końcu wylazł. No, pięknie. Drążący pod śniegiem. Umnak nie przesadzał, że jest twardy. Chwileczkę. Tutaj w ogóle mam jeszcze znak zapytania, się zastanawiam, co to może być. Nie wiem. Dobra, musimy wrócić i oddać questa. Pomiarę szybko.
Okej, okay. Gdzie on był? Tutaj. Po wszystkim. Nie było łatwo, ale ten skałokrusz już nikogo nie skrzywdzi. Drążący pod śniegiem, powalony przez obcą. Ta część twojej pieśni rozejdzie się daleko. Chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Odkryłem, że ludzie rzadko dorównują swym pieśniom. Ale nie ty, dziewczyno. Oddałaś mi ogromną przysługę. Mój wróg pogrzebany dołączył do łowców, których zabił. Mój wódz, mój przyjaciel, byłby dumny, wiedząc, że nikt już nie podzieli jego losu. Przyjmij to, proszę. Zasłużyłaś jak nikt inny. Seramowie i ich śmieszne poglądy na temat kobiet. No, także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobał. Zachęcam do subskrypcji, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. No i do następnego odcinka. Także cześć.